Throughout the season of Advent, the church has reflected on God's promises, so often spoken by the prophets, to send a Savior to the people of Israel who would be Emmanuel, that is, God with us. In the fullness of time, those promises were fulfilled. With hearts full of joy, let us listen to the proclamation of our Savior's birth. The 25th day of December, when ages beyond number had run their course from the creation of the world, when God in the beginning created heaven and earth and formed man in his own likeness, when century upon century had passed since the Almighty set his bow in the clouds after the great flood, as a sign of covenant and peace. In the 21st century, since Abraham, our father in faith, came out of Ur of the Chaldees. In the 13th century, since the people of Israel were led by Moses in the Exodus from Egypt. Around 1,000th year since David was anointed king. In the 65th week of the prophecy of Daniel, in the 194th Olympiad, in the year 752 since the foundation of the city of Rome, in the 42nd year of the reign of Caesar Octavian Augustus, the whole world being at peace, Jesus Christ, eternal God, the Son of the Eternal Father, desiring to consecrate the world by his most loving presence, was conceived by the Holy Spirit. And when 9 months had passed since his conception, was born of the Virgin Mary in Bethlehem of Judah and was made man. The Nativity of our Lord Jesus Christ according to the flesh. Amen. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według
świętego Łukasza. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: pójdźmy do Betlejem i zobaczmy to zdarzenie, które nam Pan objawił. Poszli też z pośpiechem i znaleźli Marię Józefem i niemowlę leżące w żłobie. Gdy je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu, a wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te rzeczy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli, co widzieli, tak jak im to było powiedziane. Oto słowo Pańskie. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Panie, wysłuchaj modlitwy nasze, a wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie. Módlmy się. Pobłogosław, prosimy Cię, Wszechmogący Boże, ten żłóbek, któryśmy sporządzili ku czci nowego narodzenia w ciele Twego jednorodzonego Syna. Tak, iżby wszyscy, którzy przez to podobieństwo na Bożie rozmyślają tajemnicę Jego wcielenia, narodzenia, byli napełnieni światłem Jego chwały, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Thank you.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Reading from the book of the prophet Isaiah. The people who walked in darkness have seen a great light. Upon those who dwelt in the land of gloom, a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing. As they rejoice before you as at the harvest, as people make merry when dividing spoils. For the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, and the rod of their taskmaster you have smashed, as on the day of Midian. For every boot that tramped in battle, every cloak rolled in blood, will be burned as fuel for flames. For a child is born to us, a son is given us. Upon his shoulder, dominion rests. They name him Wonder Counselor, God Hero, Father Forever, Prince of Peace. His dominion is vast and forever peaceful. From David's throne and over his kingdom, which he confirms and sustains by judgment and justice, both now and forever. The zeal of the Lord of hosts will do this. The word of the Lord. Thank you.
i poucza nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Żeby się dać zapisać z posługującą sobie Marią,
Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straszną stronę nad swoim stanem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewnątrz ich oświeciła. Także się bardzo przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem samego ludu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A będzie to znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, których ma upodobanie. Oto słowo pańskie. Chwała. Przybywamy do kościoła, do świątyni o północy jak pasterze. Tak jakbyśmy byli właśnie wybudzeni i chcieli jako pierwsi oddać od dzieciątka. Diabeł pański zwiastował pasterzom tę radość. Oni wszystko zostawili i poszli do Zbawiciela. I my chcemy dołączyć, moi kochani, w tej cudownej nocy do tysiąca, do milionów ludzi, którzy na całym świecie razem z niebem radują się z narodzenia Jezusa Chrystusa. Z tego, że przynosi na świat pokój, miłość i nadzieję. Dzisiaj to taki wieczór, gdy jaśniej świeci rodzinna gwiazda, kiedy życzenia składamy bliskim, jak pisze autorka, przez biel opłatka. Kiedy z daleka w rodzinne drogi dzieci przybiegną, a serca miłość i przebaczenie zlewa się wielkie. Jakby amnestia zakwitła w blasku wielkiego święta. Bo innym smutku z doznanej krzywdy już nie pamiętam. Dzieci całują rodziców twarde od pracy ręce. Czemuś niejednym wzrostu w nich takich nie bywa więcej. Taki to wieczór Wigilii napisała jedna z polskich artystów. Kochani, my już jesteśmy po kolacji wigilijnej, po życzeniach nowej rodziny, po kolędowaniu w gronie rodziny, po łamaniu się tym opłatkiem, po bardzo może niektórych latach i wylewnych rozmowach, bo ktoś z rodziny czy przyjaciół nie widział się długo. I przychodzimy do kościoła, na tą pasterkę, na mszę o północy. I trzeba nam, myślę, zadać sobie pytanie, dlaczego? Czy to tylko ta celebracja, świętowanie tego Bożego Narodzenia, które miało miejsce 2000 lat temu? Czy może jest coś więcej, co przyciąga mnie do tego miejsca, tak jak przyciągnęło pasterzy, królów czy mędrców ze wschodu, tak jak
te niezliczone tłumy anioł. Czy w moim sercu, w moim umyśle ten wigilijny wieczór, kiedy usłyszałem Ewangelię przeczytaną podczas Wigilii i teraz podczas chrześcijania. Czy w moim sercu zapanowała ta prawdziwa radość, że Bóg jest między nami, że Bóg stał się jednym z nas, jak wielka i cudowna miłość Boga do człowieka, bo Bóg staje się jednym z nas jako dziecko. My ludzie XXI wieku, wieku techniki, wieku internetowych zakupów, pomieszania niestety wielkich wartości, w chaosie, hałasie, jaki jest na tym świecie, przyjmujemy Boga. Bo Bóg po raz kolejny w osobie tego małego dzieciątka mówi nam o tym, co najważniejsze. Co powinno być dla nas najważniejsze. Chodzi po to, aby parafrazując słowa proroka Izajasza, ludzkość, która kroczy w ciemnościach, ujrzała światłość wielką, aby nad wszystkimi mieszkańcami krajów mroków zabłysło światło. Takie jest to światło Boga, który przychodzi i do nas w naszym XXI wieku. Nie brakuje nam świateł. Na ulicach choinki się świecą, dekoracje, sklepy, jasno. Ale jakby to światło Boga, które jest światłem prawdy, miłości, pokoju, chce dotrzeć do każdego z nas, jakby się przebija przez to światło. Czy pozwolimy temu Bogu, moi Pani, dzisiaj, ten wieczór, dotrzeć do naszych serc, do naszych umysłów? I tylko wtedy ta noc będzie cicha i święta. Bo tą obecność Bożą w postaci tego dzieciątka, tą miłość Bożą mogę dostrzec i docenić. Dlatego tak ważna w naszej polskiej tradycji, w polskiej kulturze jest ta przała północy, bo jakby w tej właśnie, tej ciemności nocy, najdłuższej, prawie że nocy, bo blisko przecież 21 grudnia, ta najdłuższa noc, najciemniejsza noc na dochodzi do człowieka, do ciebie, do mnie, światło i oferuje nam Bóg. Ofiaruje mi siebie, drugiego człowieka. I moi kochani, nie ma takiego prezentu na świecie, który byłby dla ludzkości, dla człowieka piękniejszy i ważniejszy niż to, co Bóg dzisiaj nam daje, czy oferuje. Zechciejmy tego żółta zaczerpnąć. Zaczerpnąć radości, miłości, pokoju i tego światła w naszym życiu. Abyśmy widzieli dobrze i rozróżniali to, co dobre, a co złe. Abyśmy mieli dostrzec, że to, co rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, co ojczyzna nasza nam zostawiła, to są wartości wielkie i wspaniałe. Trzeba je strzec i w nim według nich żyć. Żadna kultura, żadne nowe wybory, czy prezydentowie, czy inni jacyś, czy nawet najeźdźcy przez tyle razy przecież próbowali nam tę kulturę odebrać, zmienić, skasować, przestać. Niech i nasze pokolenie, jak mówiłem, tego XXI wieku będzie takim, które tą wiarę w Boga przyjmie i przekaże dalej. Aby w każdym domu nie zabrakło i nie zgasło to światło wiary. Bo moi kochani, wiara, religia są potrzebne w naszym życiu. I Chrystus jakby dzisiaj na nowo tą wiarę, tą miłość Boga chce na nowo w tym sercu naszym rozkochać. Cały nas zrobiła.
trzymanie Chrystusa w słońce. Jebrane ze cytes, the birth of Christ, the baby Christ, the baby Jesus, was so humble. And it happened unnoticed. The people of Israel, the chosen nation, has been waiting and waiting and waiting for the Messiah for many, many years, hundreds and thousands of years. And when he was born in a very small, insignificant town, no one noticed. Not even the people who were opening the door for Mary and Joseph, and after were closing in front of them saying, sorry, we have no more rules. They didn't notice that Christ, that God is coming to this day. And Jesus was born in this world in a very simple way. Because he didn't want to teach us by showing himself to be a witch, to be a born in a beautiful castle. No. He was born instead just to show us that he is like every human being. He wants to be for us the guide in our world. This happened over 2,000 years ago. So we would say today, the people of the 21st century, that we are modern, we are developed, we have so many different faiths. We can Google, or we can put on the smartphone and read the gospel, find out all the dates, and compare anything we want in the life. Can we bring God through our internet into our lives? No. All these commercials, Christmas decorations, advertisements, all over the cities, the town, are showing us about Christmas. Are we able to bring God into our lives? No. So this is the most beautiful night, a silent night, when Christ is born into our lives. We have to make sure that we are not making the same mistake that people did over 2,000 years ago in Bethlehem. They didn't notice. They didn't receive Jesus. They were too busy with our own life. They didn't even look behind the window when Mary and Joseph were passing by, looking for a room to stay here. So the people of our time, 21st century, the people who are walking with smartphones, with watches, we have no time. Quite often, we have no time for God during the year. Is it good though? Or just okay, like some people would say? It's not. Look at our world around us. What is happening? How frightened and scared quite often we are. In the 21st century, Father John, during the homily in Peter and Paul at 9 o'clock to 9 central, during the First World War, the soldiers, German and English, stopped fighting during the Christmas night. They started to sing in our language, the silent God, the God. Because Jesus, the King of Peace, what about today? Did you check the TV news from New York, from Europe, from Berlin, from Rome, from Paris, London? In the streets of our beautiful night, the soldiers and policemen are taking care that everything will be peaceful. We are afraid because of the world.
This is why God has said, it's not okay to come to the church and sing about Jesus. It's not okay to acknowledge Jesus as our God and future. We will go one day to get in heaven and we will stay with Him forever. No. We need to embrace the message, the values baby Jesus brings into our lives. We need to change our The soldiers are not stopping and getting sitting peacefully during this night of Christmas. I am sure that like every year in the last couple of years, there will be a church burned in the Christmas night, during the Christmas night, somewhere in the world. Somewhere in the world, the Christians coming back will be present. Somewhere in the streets, there will be people waiting to damage or to disturb the Christmas night for us. What is happening? Maybe we as a Christian, we as a Catholic, we as a clever people would say of clever perception, we need to look into the world of today and make sure that we teach the children, that our families are living according to the proper teaching, the Bible, nothing else. Loving God and loving neighbor as ourselves. We don't need anything. And it works for all religions. If not, we will be like one of the towns in Belgium. Afraid of setting up a Christmas tree in the town because it may offend the people who are a different religion. A Christian country, a Catholic country. What is happening? Maybe quite, dear brothers and sisters, I will finish with this late night. Maybe we treat this Christmas night, the Christmas season, the birth of God, more as a tradition than as a truth. God's presence among us. God is with us. He was with our parents, grandparents. He was with 200 years ago, 300 years ago. He is still. He is never going to abandon us. Make sure that you come today home, return home, regenerate with your faith and trust in God's presence in our lives. And that the peace will be in your heart and around you, that you will have a hope for a better world. That the light of God, which we receive tonight through Bethlehem, will be burning brightly in every hour. The angel said to the shepherd, don't be afraid, because Messiah, Jesus, Savior, was born. So the same message is to us, the people of the 21st century. Don't be afraid. Embrace Jesus and invite Him to your home and to your heart. Powstańmy już na pierwsze pierwsze Boga, Ojca,
Wspaniałe dziecko nam się narodziło, książę pokoju. W nadziei na prawdziwy pokój na świecie zanieśmy do Boga Ojca nasze modlitwy. Módl się za Kościół Święty, aby całemu światu głosił dobrą nowinę o Bogu, który stał się człowiekiem po to, byśmy my mogli stać się dziećmi Bożymi. Ciebie prosimy. Módlmy się za Ojca Świętego Franciszka, aby Bóg obdarzył go zdrowiem i siłą do pracy dla dobra wszystkich ludzi przez wiele jeszcze lat. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych arcybiskupów, Jana Józefa i Bernarda, naszego proboszcza, księdza Krzysztofa i za księdza Jana, aby z radością służyli Panu Bogu i ludziom, głosząc Chrystusa Nowonarodzonego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszą wspólnotę wiary, zgromadzoną w tą świętą noc, aby stawała się coraz bardziej świadoma obecności Jezusa w jej życiu dzisiaj i zawsze. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Families, that the graces of Christmas will draw family members together in lasting bonds of love, we pray. Lord, hear our prayer. The men and women of our armed forces serving in far-off lands, for all those who are forgotten and lonely in hospitals, nursing homes, rehabilitation centers, for those without family and friends, and for those who find themselves homeless or without jobs, we pray. Lord, hear our prayer. For Christina Topolowski and all those suffering from injury, sickness, surgery, especially those listed this week in our parish bulletin, may they be touched by the healing spirit of God's unending love, we pray. Lord, hear our prayer. For our deceased relatives and friends and for all who died, especially Walter Kaminsky, may they all share in the glory of Christ's second coming, we pray. Lord, hear our prayer. For ourselves, may the love and kindness which fills our hearts at this special time of the year extend to all, and especially those most in need, we pray. Lord, hear our prayer. For the many personal prayers we hold in our hearts, Thank you.
Thank you.
In a similar way, when Saturn was ended, he took the chalice, and once more, giving thanks, gave it to his disciples. Take it, all of you, and drink from it, for this is the chalice of life, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me. The mystery of Thank you.
death of God. Because he will take away the sins of the world. Blessed are those who go to the supper of the dead. Lord, I have no mercy that you should enter under my roof. But only say the word, and my soul shall be healed. And the body of Christ we must save for Peter. Idzie. Thank you.
I Wam wszystkim za to, że wzięliście udział w tym naszym podinternym przyjęciu Pana Boga. Przyniosły nam Chrystusa małego dzieciątko, dzieci, Matka Boża, Święty Józef, Aniołek. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję lektorom. Moi Pani, sami tworzymy tą atmosferę świąt, tak jak i w domu, tak i w kościele. Dlatego zapraszamy jutro prześwięte jak w niedzielę o 8:10, 12:00, w poniedziałek o 7:30 po angielsku, 9:00 rano tutaj w kościele w języku polskim, 7:00 wieczorem, drugi dzień świąt wieczorem w języku polskim dla tych, którzy niestety muszą pracować. Ważna informacja jest tylko jedna, że od 1 stycznia przy świętej, msza święta o 10:30 suma rozpoczynać się będzie pół godziny wcześniej, czyli msza będzie o 10:00. Każda msza święta popołudniowa w sobotę, nie o 5:30, a o godzinie 4:00 po południu. A udaj to sobie tekst, everybody who made this Holy Eucharist midnight celebration a wonderful one. And I would like to remind you that we have a couple of changes in our program, but there will be no more the last Saturday of the September will be a last 5:30 bilingual mass for the closing of the year and vigil of the Mother of God, the feast for January 1st. But from January 6th, Saturday, there will be a mass. Saturday masses will be at 4 p.m. The Saturday mass, the vigil mass for Sunday, will be 4 p.m. Poli Summa will be every Sunday, beginning January 1st at 10 o'clock. So this is just a reminder for you to do not be too late. Dear brothers and sisters, also the next week we celebrate the 1st of January, the new year, the day of peace, and solemnity of our Mother of God. These are the important things. But we have closing of the Christmas season, which is short this year. We celebrate Epiphany, the wisdom of the three kings. I would like to remind you that at 12 noon we have a bilingual mass, almost as beautiful like this midnight mass. This is why we keep it at 12 noon this time. Bilingual as a closing, followed by the concert. Concert will be around 1 hour, 1 to 1.5 hours. And after by parish or father. If you would like to more information, take the parish bulletin, give us a call, invite our friends, and come join us for this Christmas celebration. Kochani, jeszcze tylko chciałem przypomnieć o opłatku, który mamy o koncercie mszy świętej o 12 dwujęzycznej 8 stycznia na zakończenie na święta Trzech Króli. Będzie właśnie w naszym tutaj kościele koncert kolęd i opłatek parafialny. Wszystkie informacje są w biuletynie, a więc bardzo serdecznie proszę, aby zadzwonić do biura, czy następną niedzielę tutaj w kościele dopytać się co do biletów, dlatego że na koncert na msze zapraszamy, bilety będą za małą opłatą. Kochani, jeszcze na koniec ode mnie, od księdza Jana, pracowników naszej parafii, przyjmijcie życzenie. Ta cicha noc, ta święta noc, narodzony Syn Boży, łamaliście się układkiem domu rodzinnym, teraz z nami tutaj w wspólnocie parafialnej łamiemy się duchowo, ale wspólnie prosimy Boga, aby pozwolił nam zgłębić tajemnicę wcielenia Jezusa Chrystusa, aby Chrystus rozpalił ogień wiary i miłości pokoju w naszych sercach. Niech Was Bóg otarzy zdrowiem. Z tego serca Wam życzymy wesołych świąt. Dear brothers and sisters, parishioners and friends, may the Christmas spirit bring to you peace and hope. I also wish you a good health as we celebrate the birth of Jesus Christ. May baby Jesus bring you and your family lots of love. May the host of angels fill your life with joy and peace. Merry Christmas to you and all your loved ones. And please now bow your heads for God's blessing. The Lord be with you. May the God of infinite goodness, who by the incarnation of His Son has driven darkness from the world, and by that glorious birth has illuminated this most holy night, drive far from you the dark.
shepherds by the angel. Fill your mind with the gladness he gives and make you heralds of his gospel. Amen. And may God who by the incarnation through together the earthly and heavenly reality, fill you with the gift of his peace and favor, and may you share this with the church in heaven. Amen. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended, Lord of peace. Thanks be to God. The closing hymn is number 437, Joy to the World, verses 1, 2, and 4.